Dzień dobry kochani, witajcie w drugiej. Witajcie króciutko w drugiej części. Gutek już nie może się doczekać, wkłada kolejne karty do albumu. A ja przypominam, że dzisiaj razem z naszym przyjacielem Bartkiem z Kruszyną z. Nie ma 131. Pomalutku, Guciu. Na razie układaj te, które są, zaraz o tym powiemy. Natomiast razem z naszym przyjacielem, kolekcjonerem Bartkiem, pod pseudonimem Kruszyna go znacie. Wspaniała postać. Bartuś, pięknie ci dziękujemy. Przyszła przesyłka od Bartka, w której był, uwaga, pokażę. Album 2010-11, piąteczka dla Bartka i karty z naszych braków z Match Attack z Bundesligi. I teraz kochani, gorąco prosimy was o pomoc. Patrz, w uzbieraniu naszej Bundesligi oraz czyli powolutku. Z braków, co nie mamy? 131. 135. 137, tak. 141. Słuchajcie, i 141. No, natomiast Bartek nam tutaj zafundował niesamowitą ilość pozytywnych emocji, kart. Właśnie godło, słuchajcie, Hannover 96, czyli 96 trafia do albumu. Trafia, słuchajcie... 49, nie mamy... To... 47 widzę, tak? Mhm. Natomiast kochani, ja jeszcze raz ponawiam gorącą prośbę, bo zaszczytem jest pomóc w uzbieraniu takich kart z Bundesligi. Zobaczcie, to jest 37. Nie, 153. Mhm. Ty na razie wkładaj, Gutku, jak skończysz cały klub, to tato wtedy powie. Natomiast myśl mam taką, bardzo chcemy Bartkowi pomóc uzbierać jego kolekcję. Pamiętajcie, że karty, które trafią do Bartkowej kolekcji, nie, piszcie na kopercie, która do nas będzie przesyłana z dopiskiem, powiedzmy, Kruszyna na dole. Te przesyłki będziemy w pierwszej kolejności 147, odsyłać. 147, 153. Tu już tłumaczyliśmy, których nie było, tak? A z 96 nie mamy, 147 i 153, tak? A ta strona jest cała. Teraz zobaczcie, kochani, Hoffenheim, czyli popularne wieśniaki. Słuchajcie, no tak na nich mówią, bo to jest taki wiejski klub, słuchajcie, wiejski w sensie z małego miasteczka, ktoś tam miał troszkę pieniędzy, zainwestowali i zrobili Hoffenheim. Tam chyba w Hoffenheim nasz reprezentant Błenisz gra, tak? Reprezentant Polski, tak? Nie, Błenisz albo Polański, któryś tam z tych naszych Polaków, tak, tych, którzy tam pogrywali. 168. Ja natomiast, kochani, tylko... Ja natomiast, kochani, tylko chcę mocno wam przypomnieć, że to, co mówię, w tym momencie robimy, to uzupełniamy album 13-14 i bardzo gorąco prosimy, słuchajcie, o pomoc w zakończeniu kolekcji naszego przyjaciela Bartka. Sebastian Rudy. Rudy, no. Od nas chyba, Sebastian. Nie, nie, Sebastian to tylko tak jak tato się nazywa, ale Sebastian to jest niemieckie też imię. Tak? Także Sebastian Bach i tak dalej, tak, to... To bardziej niemieckie jak polskie. 170. Jest Eugen Polański, widzicie, o nim mówiłem. Właśnie w tym momencie odmówił gry dla reprezentacji Polski. Nie wiem, o co tam chodzi, coś się poróżnili z trenerem. 170. W każdym bądź razie Eugen, pamiętam, na Euro grał z kontuzją. Cała drużyna. Wszystkich wieśniaków mamy, piątka. Piątka dla wieśniaków, kochani. Czyli Hoffenheim jest absolutnie cały. Ja powiem tak, Guciu. Potem wam coś pokażę i podpowiem, kochani. Ci z was, którzy macie już skolekcjonowane całe albumy, sugeruję taką historię i ja tak na pewno zrobię. Zobaczcie, biorę taśmę klejącą, kawalątek obcinam z góry i zakładam z góry tutaj, o, patrzcie, ciach, ciach, żeby nam się to nie... Zobaczcie, nie wypadały karty, dokładnie. I w tym momencie, potem w wolnej chwili, porobię tak dokładnie wszędzie tam, gdzie mam komplety i wam sugerujemy to samo, bo karty się wypadają, a tak tam, jak my jeszcze... wszystkie karty. Tam, gdzie mam wszystkie, cały klub, zobaczcie, cyk, zaklejam, ciach. Castro. Ciach i w tym momencie już nam Polański nie wyskoczy za górę. Castro 192. Dokładnie. Także, kochani, Gutek uzupełnia w tym momencie Bayer Leverkusen. Nie wiem, jak wczoraj 193. Bayer pograł w lidze mistrzów. No to jednej karty nam wyniku. Brakuje, 195. 195 z Bayer Leverkusen nam brakuje. Nie mam tutaj checklisty, kochani, ale jeżeli chcecie posprawdzać, to potem podamy wam numery. 199. A u nas w tym momencie rozpoczynamy FSV Mainz 05. Słuchajcie, FSV 203. Mainz. Gutek lubi to, co lubi. Mnie się serce raduje, bo kolekcja, słuchajcie, się powiększa, taka wartościowa, w sensie nie ilościowa, bo my kart mamy sporo. 222. Natomiast, słuchajcie, tu są braki 208, tak? I 213. Tych nie tutaj mamy z Mainz. Brak 221. Mhm. W Borussii Mönchengladbach, tak?
Natomiast, kochani, tak, jeszcze ciągle nie podajemy braków Kruszyny, bo pamiętajcie, brakuje nam logo 37 z klubu Eintracht Braunschweig, także takie logo będzie nam potrzebne dla Bartka. 28. A teraz Gutek na razie, słuchajcie, tutaj uzupełnia chyba cały. Nie. A nie, bo z tamtej strony będzie nam brakował 221. 221. 232. No powiem wam, coś pięknego się dzieje, patrzcie jak się wysuwają karty. A lepiej jest kawałeczek taśmy klejącej. Ale znaczy przecież nie mamy wszystkich. Ale te już możemy, te już się nam nie wykruszą. Patrzcie, robię cyk. Ale czekaj, zobaczyć to z tej strony, czekaj, Tatuś. Tak. Okay, a ja tutaj robię, patrzcie, cyk i zamykam, żeby nam od góry nie wypadły przy przenoszeniu. Tak, nie wypadną, no bo taśma ich nie puści. Ale to za moment zrobię, słuchajcie, bo będziemy walczyć o to, żeby ten album nam się zapełnił. Plan 137. Czyli tutaj. A brakuje nam 200 z Bayernu, kogo? 242 nam brakuje. Nie wiemy, co to jest za karta, ale brakuje nam 244. Tu masz 5. 244. Teraz słuchaj, jak to wygląda w Nürnberg? Nürnberg jest cały, no to nie, dobrze. Nie, to znaczy, że nie, to brakuje nam w Nürnberg 64 i 69, tak? Jak jest Schalke? 78. 78 nam brakuje i 81. Teraz tutaj nam brakuje z 89, Godła z Stuttgart. 93. Aha. I to wszyscy. Aha. A tutaj 314. Z Wolfsburga nam brakuje 314. I potem zobaczcie. A tutaj 327, 327. To powolutku, Guciu, bo tu się już zaczynają karty z tych tak zwanych specjalnych kart i one są powyżej numeru 324. I teraz zobaczcie, a, nie ma 300. Czy on pomalutku, zaraz do tego dojdziemy. 325, 26, 27. Aha. I teraz zobaczcie, 27 nie ma też Bartuś, czyli potrzebujemy razy 2. Potem jest tak, 328, 329, 330, nie ma też Bartuś, czyli potrzebujemy razy 2, 331, 32, 33, my potrzebujemy 34, my potrzebujemy 36, uwaga, a Bartuś potrzebuje jeszcze 37 i my też, także nie mamy, 38 my potrzebujemy, 40, 41, 42, tak, 43 i powolutku, bo 41 też potrzebuje Bartuś. Lecimy dalej. 44, tak, 45, tak, nie, 47, 46, 45, 44, 47, 48, 49 też potrzebuje Bartuś. Aha. 50, 50 mamy. A, mamy 51, a 52 potrzebuje też Bartuś, 51 my i 51 Bartuś. To są karty specjalne. Teraz tak, 53 potrzebujemy też, tak? Nie, on teraz długo nie będzie potrzebował. Aha, teraz 356. 57, 59. 360. 62, 64. 60... I uwaga, 65 nie. Potrzebuje Mario Götze w klubie 100. Potrzebuje, 66. Słuchajcie, klub 100, czyli chyba kto 100 bramek strzelił. No, gratulacje, Mario potrzebny. 365. 66, aha. 67, 68. Mhm. On ma 69? A. Nie, jemu dopiero 380 trzeba będzie, także... 70. 72, 74, 74, 76, 78, 79, 81, 82. Oj, uwaga, przy 82 się zatrzymujemy, bo to potrzebuje również nasz przyjaciel Bartek, to jest Claudio Pizarro z Bayern Monachium, Hartrick Hayden. Taka, 83. 83 też potrzebuje, to jest Klaas-Jan Huntelaar z Schalke, Hartrick Hayden, czyli tak samo. I teraz już drużyny. Czyli tu już my mamy wszystko teraz, tak? Jedziemy no, dalej. Wszystko z Zalenu. Aha, czyli tu mamy wszystko. Stąd, wszystkich z tej drużyny. Wszystkich z FC Union mamy. Z Alemanii mamy. Z Bochum mamy. Z Energii Cottbus mamy. Z Drezno mamy. Czekaj, nie z tej, tylko z Düsseldorf. Okej. Okay. Teraz mamy Frankfurt.
Teraz mamy, słuchajcie, Greuther Fürth, to jest druga Bundesliga. Tutaj nam brakuje godła. Ale to jest godło 414, tak? Czyli to jest godło, bo patrz, tu jest bramka. Tak, to jest godło 414. Tylko powiem wam, nie znam tego logo, nie pamiętam, co to jest za firma. Czekajcie, przybliżę troszkę, zobaczcie. Tutaj nam brakuje 400... Tam jest FC Köln. A tutaj nam brakuje 414, a tu 418. I 418 z FC Köln nam brakuje. Tutaj 422. 422 brakuje. Z FC Köln godło. Tutaj jeszcze brakuje... 425. Kuciu... To już wszystko. I tu jest wszystko. Dawaj mi teraz piątkę i goń na chwileczkę do Berbelucha, bo się denerwuje. Kochani, i mamy tu jeszcze legendy z tyłu, tak zwane limitowane, nie legendy, przepraszam, a karty limitowane. I mamy Filipa Lama i mamy Jakuba Błaszczykowskiego. I w tym momencie, kochani, wszystko co mamy, bardzo dużo zawdzięczamy naprawdę naszemu przyjacielowi Bartkowi. Także, kochani, króciutko jeszcze pokażę raz, jak pięknie prezentuje się prawie kompletny album z 13-14. Zapraszamy, jeżeli ktoś z was ma te braki, które tutaj widzicie, gorąco prosimy. To są braki nasze, bo to jest nasz album, natomiast kilka kart brakuje przyjacielowi Bartkowi i bardzo byśmy was prosili o pomoc. Karty, które będą przeznaczone dla Bartka i będziecie, kochani, je wysyłali na kopercie, proszę wpisać Kruszyna, gdzieś tutaj na dole Kruszyna, czy tu ewentualnie z tyłu Kruszyna, i my taką przesyłkę w pierwszej kolejności otworzenie. Także gorąco was zapraszamy. Mówię, jest to frajda, że jest możliwość do Bartka, do kolekcji rzucić kartę. Pamiętajcie, że ta karta tam będzie grube lata u niego, dlatego że to jest rasowy kolekcjoner, którego podziwiamy, od którego absolutnie możemy się uczyć kolekcjonowania. Także na koniec jeszcze tylko chciałbym przedstawić właśnie jego braki z tej edycji, kochani, czyli zobaczcie jeszcze raz, 37 klub logo, 327 Halti Altintop, 330 Adrian Ramos, 337 Matt Hummels, 341 Alexander Meyer, 349 Ron Robert Zeidler, 352 Andreas Beck, 365 Mario Götze, 382 Claudio Pizarro i 383 Klaus Jan Huntelaar. Te karty potrzebujemy dla Bartka i przypominamy jeszcze, kochani, to są, słuchaj, limitowane karty. I teraz, kochani, jeszcze przypominam raz listę braków z RPA 2000. RPE 2010. I teraz, kochani, zobaczcie, tych kart potrzebujemy w ilości razy dwa, bo to są również nasze braki. Jest Veron Champions, Messi Champions, Maicon Champions, Kaka Champions, Lucio Fans Favorite, Eto Champions, Lam Champions, Terry Champions. Champion, tak, przepraszam. Champions to liczba mnoga. Rooney Champion, Xavi Champion, Torres Champion, Ribery Champion, Pancil, Zgany Fans Favorite, Pirlo Champion, Nakamura Champion, Robben Champion, Ronaldo Champion i Donovan Champion. Jeżeli posiadacie któreś z tych kart, gorąco, kochani, was prosimy na kopercie dopisek Kruszyna i w pierwszej kolejności będziemy to otwierać. Coś jeszcze, Gutku, chciałeś zapytać mnie na koniec? Chodź szybciutko, bo włączamy kamerkę. To jest liczba limitek i ich miejsce w albumie. Także limitek mamy bardzo mało, mamy tylko dwie. Raz, dwa, trzy, cztery. Tutaj powinno być L5. Ciężko mi to powiedzieć, Guciu. Słuchajcie, przed nami jeszcze jeden taki wspaniały odcinek, ale to za jakiś czas będziemy uzupełniać album z kolekcji 2010-2012. Dawaj, 5 dla Kruszyny. Bartuś, dziękujemy ci przepięknie. Pozdrawiamy cię gorąco z naszej, słuchajcie, kolekcjonerskiej jaskini, z naszego ulubionego miejsca, z naszej jatarni. I zaraz będziemy się stąd wynosić, bo mamusia nas, jak wróci z miasta, to nas... 5, 14. To nas przegoni. Dawaj, Gutku. Kończymy ujęcie, ciach! Żegnam.